Siemanko, w kolejnej części Anatomii w praktyce. Dzisiaj przed nami rwa kluszowa. Na samym początku musimy zastanowić się, co to jest ten dysk i czy ten dysk może się przemieścić. Później zadamy sobie pytanie odnośnie naszej ergonomii, na co zwracać uwagę, jak wstawać, jakie pozycje odciążeniowe możemy używać właśnie w przypadku dużego problemu, jaką jest rwa kluszowa. Wykonamy przeproste neuromobilizacje, które bardzo pomagają w takich przypadkach oraz zastanowimy się nad ćwiczeniami, czy możemy je wykonywać i jakie ćwiczenia wykonać. Jeżeli zaintryguje Cię ten temat, chcesz poczytać o pewnych innych objawach, zapraszam Cię do 13 odcinka Anatomii w praktyce. Ten odcinek był poświęcony przede wszystkim różnym chorobom, dysfunkcjom układu występującego w rejonie kręgosłupa. Zapraszam Cię serdecznie. I 14 odcinek Anatomii w praktyce, przede wszystkim poświęcony przewlekłym bólom kręgosłupa, więc również, jeżeli chcesz, wróć do tego odcinka i zobacz, co tam było powiedziane. Ryciny, które zobaczysz w tym odcinku, przede wszystkim pochodzą z netera, więc również bardzo polecam. No i zaczynamy. To, co widzimy tutaj, przede wszystkim struktury kręgosłupa, mamy kręgi i pomiędzy tymi kręgami występują tak zwane krążki międzykręgowe, czyli te potoczne dyski. Nasz dysk jest zbudowany z zewnętrznej strony takimi włóknami i w środku występuje galaretka, czyli tak zwane jądro miażdżyste. Zwróć uwagę na przekrwienie kręgów, tutaj poniżej, oraz bardzo dużą ilość więzadeł z jednej strony, z drugiej strony, od wyrostków kolczystych. To nam mówi na temat bardzo dużej stabilizacji, jednak silnych struktur występujących w rejonie kręgosłupa. Nasz kręgosłup, pamiętaj o tym, jest bardzo dobrze przekrwiony. Idą tam gałązki naszych tętnic. To świadczy o tym, że mamy duży wpływ pod względem regeneracji naszego kręgosłupa i tak samo układ żylny, żyły występujące w rejonie naszego kręgosłupa, występujące w rejonie rdzenia kręgowego, które również wchodzą, jak widzimy, w strukturę naszego kręgosłupa. W przypadku przepukliny kręgosłupa, czyli tej rwy kluszowej, tak zwanej dyskopatii kręgosłupa, mówimy o tym, że te warstwy włókniste doszło do uszkodzenia, doszło do przerwania w przypadku już dużego problemu i naciska na nerw, który występuje obok. Przepuklin jest kilka rodzajów, miejsc występowania również może być wiele, więc tutaj, jeżeli mamy różnego rodzaju objawy, przede wszystkim diagnostyka, konsultacja z fizjoterapeutą, z ortopedą, badania pod względem na przykład rezonansu, żeby sprawdzić, jaki duży problem mamy. Tak? Tak naprawdę później, powiedzmy, za dużo się nie zmienia, ponieważ musimy na tym pracować, z dobrym fizjoterapeutą musimy wykonywać pewne ćwiczenia, musimy o siebie zadbać, tak? I przede wszystkim słuchać organizmu. Więc pewnego rodzaju badania tylko nam odpowiedzą na pytanie, jak bardzo jest źle, tak? A tak musimy o to zadbać. Tak jak powiedzieliśmy, jest kilka rodzajów przepukliny. Tutaj możemy mieć delikatne wypuklenie naszego krążka. Tutaj jeszcze bliżej występująca ta struktura galaretowata. Jeżeli dojdzie do przerwania, pojawia się duży problem, tak zwana ekstruzja oraz sekwestracja. To już jest najgorszy stan nas jako pacjentów. I bardzo często niestety przy dużych zaniedbaniach, przy sekwestracji, jeżeli dojdzie do uwolnienia przepukliny do rdzenia kręgowego, bardzo często w trybie CITO trafiamy do szpitala i wykonujemy zabieg chirurgiczny. Więc jeżeli masz różnego rodzaju objawy, nie czekaj, nie zwlekaj, nie bierz leków przeciwbólowych po to, żeby później iść do pracy, żeby uśmieszyć ból, ponieważ nasz kręgosłup w dalszym ciągu jest przeciążany. To, co musisz zrobić? Musisz zrobić pewne testy diagnostyczne z fizjoterapeutą, z osteopatą, i musisz pracować nad napięciami, zakresem ruchomości i regeneracją kręgosłupa. Ergonomia. Bardzo często w przypadku ostrej rwy kluszowej jesteśmy pacjentami leżącymi. Ciężko nam się podnieść w takim już naprawdę dużym problemie. Jeżeli czujemy bardzo często jakieś promieniowania do lewego pośladka, do lewej nogi, lewego podłudzia, ale jeszcze nie jest bardzo źle, zwróć uwagę na to, jak siedzisz, jak podnosisz ciążenia. Więc w tym przypadku nasze nogi pod kątem 90 stopni powinny swobodnie przylegać do podłoża. Nasz kręgosłup w miarę możliwości wyprostowany. Garbienie się w tej pozycji może powodować różnego rodzaju objawy, więc poprzez zainwestować w dobrej jakości siedzisko, poczytaj na temat ergonomii, jak siedzieć. Podnoszenie ciężarów, podnoszenie różnych rzeczy w przypadku dużego problemu rwy kluszowej również
na prostych nogach podnoszenie z garbieniem się może powodować różnego rodzaju objawy. Jeżeli możesz, zgięte nogi, w miarę możliwości wyprostuj się. W stanach ostrych nie będziemy w ogóle w stanie bez bólu zejść tak nisko, tak? Więc znowu konsultacja z fizjoterapeutą, żeby podejść bardzo indywidualnie do naszego problemu. Jak wstawać w przypadku, kiedy mamy duży ból? Przede wszystkim nie do przodu, tylko poprzez zgięcie nóg, poprzez rotację postaraj się powoli obrócić na bok i powoli ręką postaraj się odepchnąć i przejść do pozycji siedzącej. Ok, kolejna pozycja, pozycja odciążeniowa. W tym przypadku, jeżeli mamy promieniowania do lewego pośladka, do lewej nogi, bardzo często położenie się na prawym boku powoduje odciążenie kręgosłupa. Więc w tym przypadku postaraj się przede wszystkim posłuchać organizmu. Tam, gdzie czujesz ulgę, tam, gdzie czujesz zmniejszenie się objawów, powtarzaj tę pozycję jak najczęściej, jeżeli możesz w tej pozycji odpoczywaj. Bardzo często pomaga również leżenie na plecach z nogami zgiętymi, czy to na piłce, czy to na taborecie. Bardzo często delikatne zgięcie nóg poprzez zrolowanie kocy, prześcieradeł powoduje już dużą ulgę. Więc jeszcze raz, przede wszystkim uciekamy od bólu, uciekamy od różnego rodzaju objawów, drętwienia, zaburzeń czucia i szukamy takich pozycji przeciwbólowych. Tak zwana neuromobilizacja, staramy się położyć na boku i w miarę możliwości zaczynamy prostować nogę, która daje nam różnego rodzaju objawy. Więc składziemy się znowu na tym przeciwległym boku. Noga chora, noga dysfunkcyjna, tak? Jest tutaj w tym przypadku moją nogą lewą, którą ruszam. I staram się prostować nogę. Neuromobilizacja ma na celu przede wszystkim poprawę ślizgów nerwów względem struktur mięśniowych, względem więzadeł, tak, czy na przykład powięzi. Więc możemy wykonywać neuromobilizację kilka razy w ciągu dnia, po 15-20 razy, ale w przypadku, kiedy dochodzi do różnego rodzaju nasilań, skonsultuj się znowu z fizjoterapeutą i dobierz odpowiedni tok leczenia w Twojego przypadku. W tym przypadku, jeżeli możemy, prostujemy nogę i dodatkowo jeszcze możemy przyciągać palce do siebie. To już będzie najbardziej intensywna mobilizacja w tym przypadku. Jeżeli przyciąganie stopy powoduje za duże, powoduje pojawienie się objawów, nie wykonuj tego ćwiczenia. Tak jak powiedzieliśmy, konsultacja. Powrót na plecy, ewentualne wstawanie, jak pokazaliśmy sobie przed chwilką. Różnego rodzaju przeproste. Poprzez położenie się na boku staramy się obrócić później do leżenia na brzuchu. I w przypadku dużego problemu przede wszystkim wykonuj to powoli. Już włożenie przedramion w ten sposób pod klatkę piersiową powoduje delikatny przeprost w kręgosłupie. W momencie, kiedy możesz wykonać różnego rodzaju mocniejsze przeproste, połóż ręce w okolice barków, delikatnie postaraj się odepchnąć, żeby nasza klatka piersiowa, nasza głowa delikatnie uniosła się wyżej. W przypadku, kiedy możesz, przenosisz ręce do przodu i robimy coraz bardziej intensywny ten przeprost, coraz wyżej nasza klatka piersiowa unosi się od kozetki, od podłoża. I aż docelowo, w miarę możliwości, możemy prostować ręce, popatrzeć przed siebie, ale znowu dostosuj intensywność przeprostów do swojego stanu zdrowia. Przeprosty możemy wykonywać kilka razy w ciągu dnia, znowu kilkanaście powtórzeń. Jeżeli czujesz ulgę, wykonuj przeproste. Jeżeli czujesz różnego rodzaju nasilenia objawów, skonsultuj się ze specjalistą, czy możesz to wykonywać, czy nasz stan jest adekwatny do na przykład tej intensywności. I również wstawanie postaraj się poprzez bok w miarę możliwości przejść do pozycji siedzącej. Ćwiczenia, te, które występują w 14 odcinku Anatomii w praktyce, bardzo często pomagają w przypadku rwy kulszowej, jednak w stanie bardzo poważnym mogą nasilić nasze objawy. Więc jeżeli chcesz, odtwórz sobie 14 odcinek Anatomii w praktyce. Spróbuj wykonać te ćwiczenia. One są bardzo spokojne,
bardzo delikatne. Przede wszystkim nie mszczyć bólu, nie mszczyć dużego nasilania się objawów. Więc jeżeli takie coś występuje, nie wykonuj tych ćwiczeń. Ale jeżeli czujesz ulgę, jeżeli twój stan się poprawia na podstawie tych ćwiczeń, wykonuj te ćwiczenia, żeby po prostu sobie pomóc. Jak sobie pomóc w tej sytuacji? Zwróć przede wszystkim również uwagę na odżywianie, na nawodnienie. Poprzez regenerację kręgosłupa rozumiemy dostarczanie tam witamin, minerałów, zadbanie o nawodnienie kręgosłupa. Więc tak jak pokazaliśmy sobie wcześniej, występowanie dużej ilości naczyń żylnych, naczyń tętniczych, świadczy o tym, że mamy duży wpływ na regenerację. Więc jeżeli możesz, zadbaj o to. Duże problemy na przykład z brzuchem, myślę pod względem wzdęć, myślę pod względem dużych przeciążeń, również mogą powodować nasilenie się objawów kręgosłupa. Więc postaraj się o tym nie zapominać. Odtwórz sobie poprzednie dwa odcinki odnośnie przewlekłego bólu kręgosłupa i dysfunkcji występujących w kręgosłupie, to tam również to zostało omówione. W przypadku nasilenia się objawów naprawdę bardzo poważnego stanu zdrowia, nie trać czasu, skonsultuj się z fizjoterapeutą, osteopatą, ortopedą, przeanalizuj swój problem, zadbaj o swój kręgosłup, nie odkładaj tego na przyszły moment, ponieważ często niestety w takich sytuacjach jest po prostu za późno. W tym filmiku to już wszystko. Zapraszam Cię do subskrypcji. Tych filmików będzie coraz więcej. Zapraszam Cię do poprzednich filmików. Tam były również bardzo ciekawe rzeczy. Odwiedź naszą stronę MTG Uryzaj, Centrum Szkoleniowe Rafał Uryzaj. Pojawiają się systematycznie różnego rodzaju wpisy. Więc zapraszam Cię serdecznie. Zostaw lajka, jeżeli pomogło. Zostaw komentarz kręgosłup. I zapraszam Cię do kolejnych odcinków. Dzięki wielkie za spędzony czas i do kolejnego odcinka. Hej.